Witam. Jesteśmy w Dragon Age Keep, czyli takiej stronie internetowej, takiej aplikacji do tworzenia swojego save'a dla przyszłych gier Dragon Age. I właśnie już taki jeden odcinek nagraliśmy, jak kończyłem Dragon Age 2 i ulepiliśmy sobie z tego tutaj naszego save'a z Dragon Age'a początek i z Dragon Age'a 2. W Dragon Age początek graliśmy jako Pucia, szara strażniczka krasnoludka, a tutaj graliśmy w Dragon Age 2 jako Zakolion, wojownik, tak? To byli wojownicy i Pucia, i Zakolion, a właśnie. Właśnie dziś jestem gdzieś tak, nie wiem, z pół godziny, z godzinę po streamie ostatniego odcinka z Dragon Age Inquisition. I tutaj widzę, że jest jakiś ekstrakt do Dragon Age Inquisition. Ja to naprawdę nie wiem, jak się posługiwać tą stroną, ale to są różne zakładki i to są te moje wszystkie wybory, które wybrałem w pierwszej, tutaj w pierwszej części gry, tutaj w drugiej, no i tutaj mamy Inkwizycję. Chciałbym to wszystko tak ładnie zrobić, żeby to już było przygotowane, że jak w przyszłości wyjdzie czwarta część, to żebym miał to wszystko przygotowane i wszystko poukładane. No nie wiem, eksport. Eksport do Dragon Age Inkwizycja, albo tak jakby do Dragon Age. Ale my właśnie już to zrobiliśmy. Nadpisać miejsce w Dea Inquisitia? Nie, ja muszę stworzyć sobie swoje własne. Pamiętam, że to taki filmik był i pamiętam, że jak tutaj nacisnąłem, to jest taki filmik pokazujący, że tam, wiecie, to będzie głośno gadał tam taki ten warik, będzie opowiadał historię, tylko że jak to włączyłem, to on opowiadał od samego początku i nie wiem, czy to będzie prawidłowo, ale zaraz, sprawdzimy. Wejdziemy sobie w ten tryb. Da się to jakoś zatrzymać. Tu coś nacisnąłem. Aha, to jest właśnie pauza. Czy dałoby się, bo to chyba jest od początku ta cała historia. A to co za guzik jest tutaj? Nawet nie widzę. A, głos. To może trochę ciszej weźmiemy głos i tutaj, o właśnie, efekty dźwiękowe. Dobra, a właśnie, bo tu mamy prolog. Oblężenie Redcliffe. Tu jest chyba prolog Dragon Age Inkwizycji. Dobra, zobaczmy. The Mage Rebellion in Kirkwall was felt throughout Thedas, the news spreading like wildfire. The Templars clamped down in response, but each new restriction. Ale pamiętam, że były napisy. Led by Grand Enchanter Fiona, the Mages voted. Zaraz jeszcze raz. Magowie prowadzeni przez Wielką. The Mage Rebellion in Kirkwall dał się odczuć całym Thedas. Wieści o nim rozeszły się lodem błyskawicy. The Templars clamped down. Zdecydowane kroki, ale kolejne represje tylko pogorszyły sytuację. Będziemy mieli dubbing. Led by Magowie prowadzeni przez Wielką Zaklinacz Kajony wybrali niezależność. Klub Maginów miał rządzić się sam, bez zakonu, a szczególnie bez Templariuszy. Would govern itself without the Chantry and especially without the Templars. The result was katastrofalny. Two circles were destroyed. Dwa kręgi zostały zniszczone. Wszyscy Magowie wewnątrz zabici, ocalała, reszta zbiegła do dziczy. Before the rest fled into the wilderness. Perhaps the mighty Empire of Orlais could have intervened. Być może potężne cesarstwo Orlais mogłoby zainterweniować, nim wybuchła wojna, ale tak się nie stało. Wielki książę Gaspard rozpoczął wyniszczającą wojnę domową przeciwko cesarzowej Selim w walce o tron Orlais. Jego, to tak było? Tak się zaczynało? Magom udzielono schronienia w sąsiednim Ferendenie, ale Templariusze ruszyli ich śladem i walki objęły swym zasięgiem całe Thedas. And so their battle spread across all of Thedas. Jako głowa zakonu boska Justynia nakazała, by Templariusze się wykopali. Ode mówili, ogłaszając tym samym swoją niezależność. Jako głowa zakonu boska Justynia nakazała, by Templariusze się wykopali. Ode mówili, ogłaszając tym samym swoją niezależność. Tak. Dwa razy to samo. Ich starcia powodowały nieopisane zniszczenia, wszelki porządek na świecie upadał. A to jest jeszcze przed tym chyba wybuchem całym. Boska Justynia podjęła ostatnią, desperacką próbę zakończenia wojny. O właśnie, i to było takie zebranie. Zwróciła się do przywódców obu stron i przekonała ich, by przybyli na konklawę na neutralnym terenie. Zakon miał nagrywać w pierwszych od rozpoczęcia konfliktu rozmowach magów z Templariuszami. No właśnie, tak się zaczynała Dragon Age Inquisition. To nasza ostatnia i być może jedyna szansa na pokój. Ale ten, dalej, halo! To był tylko prolog, nie? Ale tam była jeszcze jakaś historia. Czy ja nie bo pamiętam, że w jedynce i w dwójce to mogłem wybierać po kolei, nie? Co tam się działo. W tym filmiku, ale tutaj już chyba nie ma tego filmiku. Tam takich dalszych. Zaraz, stop. Jeśli wierzyć opowieściom,
Tak. Czyli tutaj tylko takie małe wprowadzenie jest, nie? Tylko taki filmik był, co się działo na początku, a resztę muszę sobie sam tutaj wybrać. No dobra, bo to i tak nie było doskonałe, nie? Jak robiliśmy ten filmik z jedynki i z dwójki, to potem i tak to było tak pomieszane tam w środku, że było nie do poukładania. Więc tak, Inkwizytor. Zaczynamy sobie od razu po swojemu ukryte. Karas jakiś. Rerea, Kunkum, Hadar, Mag. Oj tak, tak się nazywała nasza postać, to była Rerea, Kunkum. Test 1, a bo tam test 2. Coś tam klikałem. Bawiłem się, jak się robi tego kun, coś tam jak porobiłem. Rerea, Kunkum, Hadar. Rerea, Kunkum, Hadar. Kunari, Mag. Dziewczynka, tak, coś tam, Kunari i Maguch. Jesteś Taleshot, Unari, która odrzuciła Kun, nawet nie zaznawszy życia na ziemiach Unari. Należąc do najemniczej kompanii Alokas, zarabiałaś na życie własnym sprytem i siłą miecza, ignorując otaczające cię przestraszone spojrzenia innych. Tak, muszę to wszystko zrobić, póki jeszcze pamiętam te wszystkie wydarzenia. No to tak, jesteśmy Rerea Kunkum. Tak, wybierz tego bohatera. Ukryte. Czy Inkwizytorka wybrała jakąś specjalizację? Oczywiście, byliśmy takim miecznikiem, zaklinaczem. Inkwizytorka jest rycerzem, zaklinaczką. Tak, rycerz, zaklinaczem. A czemu nic innego nie mogę? Bo tam wcześniej mieliśmy wszystko odsłonięte, co nie? A tutaj tylko to, co wolno mi nacisnąć, to tylko jest. No dobra, no byłem zaklinaczem. I nazywaliśmy się Rerea Kunkum. Jak się to wracało? Inkwizytorka? Chyba tutaj Dragon Age Inkwizycja. Dobra, pani dziewczynka Rerea Kunkum. Nie mieliśmy nikogo w serduszku. Tak się potoczyły nasze losy. Czy Inkwizytorka z kimś romansowała? A jeśli tak, to z kim? Inkwizytorka nie nawiązała żadnych romansów. No nie. Ej, dlaczego to wszystko jest? Wybór nie został odblokowany. No i co z tego? No, chociaż mi pokażcie, co miałem do wyboru, bo co, mam tylko potwierdzić to, co ja wiem? Tak to przynajmniej mógłbym sobie wybrać z czegoś. A tutaj jest jakieś nie wiadomo. Czy Blackwell dołączył do Inkwizycji? No tak. Blackwell dołączył do Inkwizycji, ale opuścił ją, nim zwyciężyła nad siłami, z którymi przyszło jej się mierzyć. Tak w sumie chciałem zakończyć to. Blackwell dołączył do Inkwizycji i pozostał w jej szeregach do chwili ogłoszenia zwycięstwa przez Inkwizytorkę. No niestety, do samego końca był, ale jak się dało go gdzieś wcześniej wygonić, to szkoda, że tego nie zrobiłem, bo on koniec końców się okazał niegodny w ogóle, wiecie. Niegodny bycia w mojej drużynie, ukryte. Co stało się po zniknięciu Blackwalla? Blackwalla? No wszystko jest zablokowane. Blackwalla wypuszczono z więzienia, ale według ciążącego na nim wyroku po zakończeniu służby w Inkwizycji miał wstąpić w szeregi Szarej Straży. No tak, i wstąpił w szeregi Szarej Straży. Kurczę, ja powinienem mieć wszystko odblokowane, a nie tak pochowane wszystko. Jaki był stosunek Blackwalla do Inkwizytorki? Blackwell uważał Inkwizytorkę za swoją przyjaciółkę. No niestety. Mógł mnie uważać za wroga, bo akurat na nim to mi w ogóle nie zależało. Nie, no to nie jest... To. Ja myślałem, że będę wszystko widział. Wybory. Czy Kesandrę postanowiła obudować zakon poszukiwaczy? Ukryte. Zachęcona przez Inkwizytorkę Kesandrę uznała, że zakon poszukiwaczy jest zbyt ważny, by pozwolić mu zniknąć i zdecydowała się odbudować go od podstaw. No to bo ja jej właśnie kazałem odbudować to, ale to szkoda, że ja nie widzę innych wyborów. No to jest tak głupie, że ja nie widzę, co ja mógłbym innego wybrać. Po to się tu wchodzi do tego KIP, żeby właśnie widzieć te wszystkie inne wybory. Co tu jeszcze było? Czy Kesandrę zdobyła księgę tajemnic zakonu poszukiwaczy? No tak. Kesandrę ruszyła śladem wielkiego poszukiwacza i odebrała mu księgę, dzięki czemu zyskała dostęp do niepokojących informacji na temat poszukiwaczy. No było coś takiego, a to ja się nawet nie dowiem, co innego miałem do wyboru. Jaki był stosunek Kesandry do Inkwizytorki? Kesandrę uważała Inkwizytorkę za swoją przyjaciółkę. No tak, tylko mogę przekliknąć i potwierdzić. Szkoda, naprawdę. Chyba, że coś popsułem. Chyba, że dlatego, że wybrałem tą Rerea Kunkum i tylko te wszystkie jej wybory są tak idealnie dopasowane. Kole pozostał u boku Inkwizytorki aż do zwycięstwa nad siłami. No tak, wszystko było w porządku z Kolem. Czy czas spędzony z Inkwizytorką wpłynął na rozwój Kolea? Gdy Inkwizycja ogłosiła zwycięstwo, Koleowi bliżej było do człowieka niż mieszkańca pustki. No tak, no i szkoda, że tak to bym sam sobie poczytał jeszcze, jakie są inne wybory, ale mi to wszystko Jaki był stosunek pochowali. Kolea do Inkwizytorki? Kole uważał Inkwizytor... Tak, za przyjaciela. Mieliśmy przyjaciela Kola i on się stał człowiekiem. Czy Arik podążył tropem prowadzącym do źródła czerwonego lilium? Oj, nie pamiętam. Arik odnalazł źródło czerwonego lilium dzięki zetknięciu ze swą przeszłością. Tak było? Że ja nie mam tu nic innego, dobra. Chyba tak. Chyba, że jest tu gdzieś jakiś guzik, którym mogę odblokować sobie wszystkie te obrazki, żebym ja mógł sobie samemu wylosować cokolwiek. Czy ja tylko mogę te moje wybory wybierać? Jaki był stosunek Arika do Inkwizytorki? Arik uważał Inkwizytorkę za swoją przyjaciółkę. No tak. Niby dlaczego miałby tak nie uważać? Ej, tutaj. Czy Dorian przyłączył się do Inkwizycji? Po ogłoszeniu zwycięstwa Dorian pozostał w szeregach Inkwizycji, ale planował wrócić później do swego domu w Imperium Deinter. Mhm.
coś takiego. Znaczy, bo on ostatecznie tam właśnie wyruszył. Czy Dojan napotkał swojego ojca? A jeśli tak, to jaki przebieg miało spotkanie? To gadali sobie. Ja zmusiłem go, żeby sobie pogadał z nim. Spotkanie Dojana z ojcem ułożyło się na tyle dobrze, że doszło między nimi do pojednania. No tak, tam zmusiłem go, żeby sobie pogadał, ale on koniec końców tak niechętnie, i nawet na minus tam miałem, że mówiłem, weź mu daj szansę, weź tam z nim pogadaj, a tam minus. Dorian nie pochwala, ale potem powiedział, że i tak sobie fajnie gadał. Jaki był stosunek Doriana do Inkwizytorki? Dorian uważał Inkwizytorkę za swoją przyjaciółkę. No tak, nie mieliśmy żadnych wrogów. Serio, nawet tych, których nie lubiłem, a nie lubiłem Blackwalla i tego żelaznego byka nie lubiłem, a i tak byli moimi przyjaciółmi. I Sery też nie lubiłem, a to była moja przyjaciółka. Czy żelazny byk i szarżownicy, dowodzona przez niego kompania najemników, dołączyli do Inkwizycji? Tak. Byk i jego kompania przyłączyli się do Inkwizytorki. Oczywiście. Ale później ten byczek, nie bardzo ta historia się potoczyła. Jeżeli żelazny byk zmierzył się z Ben Hassrat, jaki był wynik tej konfrontacji? Byk poświęcił swych szarżowników, aby obronić liniowiec i umożliwić zawiązanie sojuszu między Inkwizycją a Ben Hassrat. No właśnie, bo on i był... Żelazny byk był z Kun. I ja tak grałem, żeby on w tym Kun został, bo tak sobie wybrał. On wcale nie mówił, że mu się nudzi w Kun, ale niestety przez to, co ja wybrałem tutaj, to się cała dalsza linia fabularna popsuła z nim. Czy Żelazny byk pozostał wierny Kun, czy też został Taleshot? Żelazny byk odrzucił Kun i został Taleshot. Nadal dowodził szarżownikami byka i służył wraz z nimi Inkwizycji. Nie. Ej, nie. Protestuję. Tak nie było. Chyba, że uciekł tam później, zaraz. No bo on tam z nami był, nie? Jeżeli Żelazny byk zmierzył się z Ben Hassrat, jaki był wynik tej konfrontacji? Pierwotny wybór. Nowy wybór. Ukryte. Tak, dokonaj zmian? Nie. Anuluj zmiany. Ale to ja nie mogę tego wybrać w ogóle. To jest popsute tutaj jest. Jeżeli ja nie widzę innych wyborów, bo on został... Już samo to anuluje dalszą tamten wybór. Byk poświęcił swych szarżowników, aby obronić liniowiec i umożliwić zawiązanie sojuszu między Inkwizycją a Ben Hassrat. Tak, tak było, a później musiał mnie niestety zdradzić przez to, bo został Kunari. I tu pewnie musiałbym to coś kliknąć, ale nawet nie mam tego. Musiałbym to zmienić na jakiś... To nie jest mój wybór, ale i tak to ukryte mi coś... Nie, te ukryte informacje... Psują mi całe to układanie save'a. To jest zepsute. Jak to zrobić, żeby mieć odblokowane to na 100%? Dokonaj zmian. Albo on będzie moim kolegą, albo był tym. No to ja wolę, żeby to było ustawione. Co nie? Dokonaj zmian. A tu musi zostać puste chyba. No chyba tak. Bo inaczej ten save mi nie pozwala tego zrobić. Czy Sera dołączyła do Inkwizycji? Sera dołączyła do Inkwizycji i pozostała w niej do chwili ogłoszenia zwycięstwa nad wrogami Inkwizytorki. No tak. Coś mam wrażenie, że coś tu popsułem. Bo tu jeszcze było coś takiego, że... Powtórz inicjalizację, ale to bym musiał chyba dla wszystkich tych... Właśnie, bo to mi zaś się teraz te zapisy. Możliwe, że to ja to powinienem na samym początku zrobić. Przejrzyj swoje zapisy. Znaczy, bo to od razu będzie skanowało i od razu będzie wrzucało. To mi rozsypie wszystko chyba. Ale przynajmniej będę miał zasane takie ten i pewnie będę miał wszystkie te wybory. Nie wiem, muszę to nacisnąć. Co nie, bo z tej jedynki się nie dało. Tam już tłumaczyłem na tym pierwszym filmiku, że tą jedynkę miałem jakoś tak dziwnie na... Raz, posiadasz Dragon Age 2? No bo to musi się tak od nowa, nie? To wszystko musi się zastać od nowa i się zaś się od razu z samą Inkwizycją na 100%. Chyba tak to będzie trzeba zrobić. Nawet jeżeli mi się tam wszystko popsuje w jedynce i dwójce, to ja później to poza tym odcinkiem poprawię. Ale niestety, wiecie... Muszę to przeskanować. I musi się przeskanować, może wtedy mi się podblokowują, bo to mam, widzę, że jest uszkodzone to, jeżeli ja tego na nowo nie zassam. Bo wcześniej to zrobiłem specjalnie dla Inkwizycji, a teraz to robimy tak na stałe dla Obicia i teraz będzie zasysało z Inkwizycji, z jakiegoś mojego save'a ostatniego. Tam z tego konta EA będzie zasysało jakieś te... Dobra, to był cały ten... Wszystkie te odcinki, wiecie, z Dragon Age'a są w pierwszym linku. Tak? Twój strażnik Dragon Age początek. Wybierz postać. Własne postacie niedostępne. Wybierz bohatera domyślnego.
bez obaw, będzie go można później zmienić za pośrednictwem Arrasu. No tak, ale wiecie, no kurde, miałem płcie. O jest, płcia broska. Tam nawet w Dragon Age Inquisition w pewnym momencie dostaliśmy... Dostaliśmy w Dragon Age Inquisition list i był podpisany właśnie broska, ale już nie było tego płcia, szkoda. I ten Hawk był też Hawkiem w Dragon Age Inquisition, a nie zakolionym Hawkiem. Ale dobrze, że mam tą płcie i to z tym moim obrazkiem. Jak wejdzie, jak się wchodzi do tego, do... tam mój komputer, tam dokumenty, w te dokumenty i tam się wchodzi w BioWare, Dragon Age 1 i są save'y, to obok save'ów jest ten obrazek naszej buźki i ten obrazek buźki sobie można tutaj wkleić i wtedy macie taką ładną, ładną taką buzię. Twój bohater z Dragon Age 2 to był Zakolion. Wybierz postać. Zakolion Hawk. Zakolion. I taki paskudny był obrazek z zakolami, ale tu nie wiem, nie ma tego obrazka. Dobra, ale Zakolion Hawk z takimi parchatymi zakolami. Twój Inkwizytor z Dragon Age Inkwizycja. Cztery postacie, wybierz postać. Notary Reakunku, bo tam jakieś testy były. Zatwierdź tego bohatera. Może teraz jakoś lepiej będzie działało. Twoje nagrody za korzystanie ze strony Dragon Age Keep. To mnie w ogóle nie interesuje. Byleby tylko mi to działało, żebym ja widział wszystkie możliwe wybory. No nie obchodzi mnie to, że... Twoje zapisy z Dragon Age Keep, obejrzyj swoją historię. A, to teraz będzie ta historyjka, nie? Ta cała bajeczka taka opowiadana. Ale to mnie obchodzi tylko to. Nie, tutaj też nie będzie. No to wychodzimy z tego. Dalej. Obejrzyj coś tam, Arras. Dziękujemy. Możesz już odkrywać, kształtować i dzielić się swoimi doświadczeniami z Dragon Age. Dobra, i teraz będzie dopiero, co nie? Teraz mamy zassane to lepiej. Czy to jest pomieszane? Nie, wygląda dalej, że to są te wszystkie te moje wybory, które miałem. Tutaj też wygląda, że to są moje wybory, które miałem. Teraz może będzie lepiej działało. Jak wejdziemy tu na przykład ten serduszko. Dalej jest wszystko poukrywane. Ja nie wiem, jak to zrobić, żeby to było odsłonięte. No po prostu przelecimy po tych wyborach, co miałem i tyle. Tak jak mówię, tu się nie da tego ustawić. Żelazny byk po prostu był tym Kunari i koniec, tam dalej się już nie bawimy. Niby zassałem te, ale i tak muszę mieć tylko te wybory. Ja nie wiem, dlaczego to jest takie na ciemno. Jeśli Sera napotkała Harmonda, jak przebiegło ich spotkanie? Harmonda? Zabiła go chyba, takiego szlachcica. Inkwizytorka zachęciła Serę, by ta zlikwidowała Harmonda. Tak, coś tam z radością. Jaki był stosunek Sery do Inkwizytorki? No ziomale. Ziomalewski był stosunek. Podczas swej służby w Inkwizycji Salas mógł odnaleźć zaginionego przyjaciela. Jeśli to zrobił, jaki był wynik spotkania? Ten zaginiony przyjaciel był duchem, takim potworem. On był zakuty i coś tam zaczarowaliśmy. Ale on się chyba rozpadł, ale potem nigdy nie mógł chyba... Chyba już nie wróci mu ta pamięć, coś takiego. Salas z Inkwizytorką nie tylko odnaleźli, ale zdołali też uwolnić przyjaciela tego pierwszego. No tak, ale on już był taki popsuty, ten duch, że się rozpadnie i się tak jakby na nowo zresetuje, czy coś takiego. Jaki był stosunek Solasa do Inkwizytorki? Salas uważał Inkwizytorkę za swoją przyjaciółkę. No tak było. Ciężko było, bo on czasami mówił do mnie tak, dzień dobry, a czasami witaj przyjacielu. Czasami coś przesadzaliśmy i było trochę na minus, ale koniec końców byliśmy ziomkami. Czy Vivien dołączyła do Inkwizycji? Vivien chętnie udostępniła Inkwizycji swoje talenty oraz wiedzę na temat kręgu maginów. No tak, bardzo. Bardzo to jest oczywiste, że wszyscy do nas dołączyli. Podczas swej służby w Inkwizycji Vivien mogła zdobyć rzadki składnik alchemiczny. Czy jej się to udało? Ja to serce białej wiwerny, no to zdobyliśmy dla niej. Inkwizytorka pomogłaby więc zdobyć serce śnieżnej wiwerny i dostarczyć sporządzoną z jego wykorzystaniem miksturę do odbiorcy. Tak. Mhm. No i byśmy ziomalkami. Vivien uważała Inkwizytorkę za swoją przyjaciółkę. Oczywiście. Ze wszystkimi dobrze żyliśmy. Tylko mówię, w tej historii był taki jeden dziwny minus, że żadna z tych postaci nie pasowała do grania na złego. Serio, tylko co najwyżej ta Sera może trochę mogła ledwo pasować do grania jako zła osoba na złe wybory. Może czasami Vivien, tylko że te moje normalne wybory to się pokrywały dużo często z tą Vivien, więc nawet tego nie uważam za jakiś zły. Ale ja akurat zaplanowałem sobie, że będę grał na dobrą postać w tej Inkwizycji, no i rzeczywiście ta Inkwizycja jest stworzona, żeby grać właśnie na dobre. O, widzicie, tutaj już sobie można zmieniać coś tam. Po eksplozji na konklawę Inkwizytorkę, jedyną osobę ocalałą z wybuchu, wielu nazywało Heroldem Andrasty. Jak na to reagowała? Choć tytuł Herolda do niej przylgnął, Inkwizytorka nie uważała siebie za wybrankę Andrasty. No, coś takiego.
Herold uważała, że ten tytuł jej się należy, bo ocalanie z wybuchu musiało być efektem jakiejś boskiej interwencji. Nie, my tak trochę, wiecie, odsuwaliśmy to od siebie. Choć tytuł Herolda do niej przylgnął, inkwizytorka nie uważała siebie za wybrankę Andrasty. My tak po środku naciskaliśmy, że można było powiedzieć, że tak, ja jestem Heroldem Andrasty, a można było powiedzieć, że absolutnie nie jestem, można było powiedzieć coś takiego, że tak mówią na mnie, ale czy to prawda, tak nie wiem. Jak chcesz, to sobie możesz tak myśleć, ale ja tam się za bardzo, wiecie, nie czuję. Ale to chyba właśnie to trzeba koniec końców wybrać. No i o takie wybory, o to mi chodzi. Po to włączyłem, a nie, że tam miałem tylko jedyną ścieżkę do wyboru. No nie, i znowu zasłonięte. Po opuszczeniu Valroyal, Templariusze przenieśli się do Reduty Terimfal. Czy pomagali Inkwizycji? Ale co, zaraz, Templariusze? No tak, pomagali nam, ale ich chyba rozbiliśmy im ten ich zakon i oni mieli nam tak pomagać, tak po prostu. Ponieważ przywódcy Templariuszy byli docna spaczeni, Inkwizytorka rozwiązała bractwo, a pozostałych jego członków wcieliła w szeregi Inkwizycji. Dokładnie tak było właśnie. A to co się działo? Ktoś tu zginął? Czy Cerberus wyszedł cało z wydarzeń w Reducie Terimfal? Cerberus? Baris? Cerberus nie przeżył bitwy ze spaczonymi Templariuszami. Nie pamiętam, kto to był ten Baris, bo nawet nie widzę jego gęby, bo jest tylko jakaś tropia czacha. Bo nie widzę innych wyborów, bo to jest zepsute jakieś. Wolni Fereldeńscy magowie uczynili wioskę Redcliffe swą bazą. Czy pomagali Inkwizycji? Nie. Byliśmy wrogami tych maguchów. Inkwizycja nie zwróciła się o pomoc do magów z Redcliffe. No nie. My poszliśmy do Templarów. I dlatego tam w ogóle byli ci Templarowie pokazani. Co było fundamentem, na którym opierała się Inkwizycja? Czy to z powodu ambicji, czy może chęci służenia za wzór do naśladowania? Głównym filarem dopiero co założonej organizacji ogłoszono Inkwizytorkę. A to, nie, to widzicie, nie ma to w ogóle sensu, po co ja to robię, bo tu nie mam co wybrać, bo to wszystko jest już poukładane. Nie widzę tych innych wyborów. Tu na przykład to widzę wybór. Teraz to mogę coś wybrać. Po to włączyłem, żeby sobie powybierać. Żeby przeczytać wszystkie możliwości i sobie wybrać to, co ja wybrałem. Jaki był wynik starcia Inkwizycji z Szarą Strażą w Fortecy Adamant? Inkwizytorka ogłosiła zawiązanie przymierza ze strażnikami z południa i przystąpiła razem z nimi do odbudowy. Nie, rozgoniliśmy ich, żeby zasuwali z powrotem do tej swojej tego VIP, coś tam, jakaś taka jakieś świątyni do tego swojego zamku, żeby zasuwali. Inkwizytorka wygnała strażników z południa, wypędzając ich z powrotem do bazy Bractwa w Weishaupt. Weishaupt? Dobra, coś takiego. Zostali wygonieni. Gdy drużyna była uwięziona w pustce, jeden z sojuszników odwrócił uwagę koszmaru, aby pozostali mogli uciec. Kto się poświęcił? Zakolion Hawk się poświęcił. Hawk, bohaterka Kirkwall, ruszyła na demona, odwracając jego uwagę i umożliwiając drużynie ucieczkę. Nie bohaterka, tylko pan bohater Hawk, ale tak. Że to Hawk się poświęcił. I dobre. Co tam dalej? Tu byli to coś. Tu jest jakiś helmet. Co tu się działo? Losy... Czy Inkwizytorka poznała losy Ameridana? Nie pamiętam, kto to był. Inkwizytorka nie poznała losów Ameridana. Inkwizytorka odnalazła Ameridana i poznała jego losy. Pewnie tak, bo ja tam wszystko poznawałem. Ale ja nie pamiętam, kto to jest Ameridan. Chwila, a coś jeszcze będzie a propos niego? Ameridan. Czy Inkwizytorka dokończyła ostatnią misję Ameridana? Inkwizytorka wytropiła i zabiła opętanego smoka. To był ten taki ostatni Templar. A to jest DLC, tak. Bo to był chyba jakieś takie DLC o tym poprzedniku tego. Ten taki nasz poprzedni Inkwizytor, co był. Czy Inkwizytorka otrzymała legendarny przydomek w Grodzie Awarów? Inkwizytorka zabiła opętanego smoka, przepędziła szczęki Hadkona wspólnie z awarami z Grodu Kamiennego Niedźwiedzia i otrzymała legendarny przydomek od Techanessy Złotowłosej. Tak, z taką ziomanką gadaliśmy i takiego misia przeprowadziliśmy, a tego misia dopisaliśmy sobie do Inkwizycji i on potem razem z nami chodził. Czy Inkwizytorka wytropiła i pomogła w badaniach nad Naxmortą? No tak, jakiś takiego, wiecie, krecika rozwaliśmy wielkiego. Inkwizytorka współpracowała z Deamortisanem, by wytropić Naxmortę i dowiedzieć się o więcej o bestii. Tak, bardzo im tam pomagaliśmy w tym. Którą wersję losów Ameridana przedstawiła Inkwizytorka? Inkwizytorka nie zajęła się tematem powszechnego postrzegania historii Ameridana. Ale zaraz, jak to? Inkwizytorka nie zajęła się tematem powszechnego postrzegania historii Ameridana. Bo Ameridan to jest ten krecik, nie? Nie, czy to był Ameridan? To nie tego krecika, tylko tego króla całego, znaczy króla, tego poprzedniego Templara, chyba o to chodzi. A to nawet nie pamiętam, czy tam w ogóle był taki wątek. Możliwe, że w ogóle nic takiego nie zrobiłem i zepsułem wszystko. Dobra, no to tam dalej jeszcze poszukajmy. A tutaj coś jest.
A, tam też jest chyba coś DLC. Jaka była reakcja Żelaznego Byka na atak Unarii? Z nimi walczył i zdarzył. Jako lojalny wyznawca Kun, Żelazny Byk zdradził drużynę i zginął w walce przeciw Yggdrasali. Dokładnie. Bo on był Kun i po prostu był do śmierci Kun. I ja wiedziałem, że on tak to zrobi i byłem tego świadomy. Po prostu czekałem, kiedy to nastąpi. Zaczął się wątek z Kunarii tam pod koniec w epilogu i rzeczywiście wiedziałem, że na pewno jeżeli tutaj gdzieś, jeżeli tu jest Kunarii i są rozkazy, żeby zabić na przykład tego inkwizytora, to on to musi wykonać, bo tak na tym polega bycie Kunarii. No i tak właśnie się stało. Jaki był ostateczny los inkwizycji? Inkwizytor postanowił utrzymać inkwizycję jako organizację dbającą o zachowanie pokoju, podlegającą bezpośrednio boskiej wiktorii. Dzięki temu działania wymierzone w Solasa będą skuteczniejsze, bo otrzymają wsparcie inkwizycji, która może jednak zostać infiltrowana przez szpiegów Solasa. No tak, to było na sam koniec gry takie finał, zakończenie. Ostatni wybór, jaki dokonałem, to żeby Inkwizycja jak najdłużej tam pilnowała. Jakie były ostateczne zamiary Inkwizytora wobec Solasa? Inkwizytor uznaje, że dla Solasa nie ma już szans na odkupienie i postanawia go za wszelką cenę powstrzymać. Tak, chcemy powstrzymać tego Solasa. Ja tam właśnie któryś wątek taki zgubiłem gdzieś w którymś momencie. Chodziło o to, że ten Solas, on na początku był... Dobra, bo tam brat wszedł do pokoju i się rozproszyłem. Co ja tam mówiłem? Coś o Solasie. O, właśnie najważniejszy taki wątek finałowy Solasa miałem opowiedzieć. Jest coś takiego, że ja uznałem Solasa jako takiego żałosnego Hitlerka, łysego Hitlerka, bez wąsa, z długimi uszami, że on chce naprawić szkody jakichś tam elfów i żeby koniec końców elfia rasa znowu sobie żyła długo i szczęśliwie. Ale był jeden taki wątek, który zgubiłem tam pod koniec. Tam nawet pisaliście, że on coś tam źle, że nie przeczytałem dokładnie tego jak to się nazywa? Kodeks? Chyba kodeks. Czy coś takiego, nie? Ale później dopatrzyłem się, przesłuchałem jeszcze raz tą rozmowę z Solasem, jak tam sobie z nim gadałem. I koniec końców było coś takiego, że żyły sobie elfy. I nagle wśród tych elfów zaczęły powstawać tacy mocni, coraz mocniejsi elfi magowie, bo mieli bardzo dobry dostęp tam do pustki i tam mieli bardzo wielką moc i coraz większą, aż w końcu ci, co byli takimi przekoksami w magii, stali się takimi pierwszymi bogami i oni zaczęli tak jakby, wiecie, zniewalać tych wszystkich elfów. I ten Solas niejako zamknął tych wszystkich starych bogów, czyli tak naprawdę tylko tych silnych elfów, zamknął w takim jeszcze pomiędzy pustką a ziemią, w takiej jeszcze jednej nowej przestrzeni, takiej trzeciej przestrzeni, czasoprzestrzeni, zamknął tych wszystkich złych, przez co elfy straciły nieśmiertelność i tak dalej. I on właśnie tak chce zrobić, żeby tam lud, znowu uratować ten lud i żeby znowu lud był nieśmiertelny to, i tak dalej, żeby wszyscy byli żyli długo i szczęśliwie, to on musi jeszcze raz rozwalić to, co zbudował, to więzienie dla tych bogów, musi rozwalić, a potem jakoś rozwalić tych bożków. Ale rozumiecie, że to od razu będzie jakaś katastrofa i tak dalej, jakaś wojna takich przekoksów, takich wysokolevelowych, jakichś takich półbogów, bo to są, nawet nie są tacy wprost bogowie, tylko tacy trochę półbogowie, co tylko mają taką gigantyczną moc. Ale co chciałem powiedzieć, że on był takim jakby wyzwolicielem tego ludu z takiej okupacji starych bogów, że on był takim jakby wyzwolicielem, ale z drugiej strony on chce to wszystko przywrócić, jak było wcześniej, i żeby znowu elfy miały swoją świetność. Ale przecież cały świat się rozwalił z tego powodu, że z elfiego rodu powstali ci wszyscy bogowie. I to elfi ród spowodował też to, że były takie niesnaski i tak dalej, i że potem ci, którzy byli za mocni, to, że oni tam ścisnęli coś takiego. Czyli nawet jeśli plan Solasa, ten finałowy z finału Dragon Age Inkwizycji, nawet gdyby ten jego plan się ziścił i nawet by pokonał tych wszystkich innych bogów i nawet gdyby przywrócił z powrotem, że Ziemia, że ta rzeczywistość by była połączona tylko z pustką i nie byłoby żadnej tej zasłony, o właśnie tego słowa zasłony, czyli tego jeszcze trzeciego wymiaru, nawet gdyby nie było tego trzeciego wymiaru i wszyscy by mieli bardzo wielką magię i tak dalej, to i tak ten jego gatunek, on nie jest taki doskonały, że oni będą wiedzieli, jak się zachować, bo właśnie to z jego rasy, nie? Bo on taki, właśnie dlatego nazwałem go takim Hitlerkiem, bo on myśli, że ta jego rasa jest na tyle taka
piękna, świadoma, samoświadoma i tak dalej, że jak jego rasa zostanie, czyli tych elfów, jeżeli zostanie, wiecie, nawet jakby miała zostać sama na tej planecie i z powrotem w takiej świetności, w magii i w nieśmiertelności, to że będzie lepiej. A gówno prawda, bo właśnie to wszystko się zaczęło właśnie od jego rasy, czyli jego rasa nie jest doskonała i jego plan na powrócenie, ja wiem, rozumiem teraz już więcej, że nawet tam są jakieś takie różne filmiki, obejrzałem a propos fabuły, rzeczywiście o to chodzi, ten jeden wątek, co zgubiłem, tego po co powstała, kim jest tak dokładnie ten Solas, on jest takim jakby wyzwolicielem elfów, tych takich zwykłych elfów, wyzwolicielem, spod jarzma tych takich dawnych bogów, czyli takich dawnych przekoksów magicznych, takich turbomaguchów, ale ci turbomaguchowie też byli z elfów też pochodzili, więc on wcale nie są tacy święci, ci elfowie, i nawet gdyby się 100% udało tego planu Solasa, to ja wcale nie wierzę, że elfy mogliby, wiecie, stworzyć, jak jeszcze raz wrócimy do tego, do początku, to że elfy tym razem zrobią dobry świat, skoro to właśnie się wszystko popsuło przez elfy. Czyli oni nie są doskonałym konstruktem i on właśnie chce to zrobić nawet kosztem wszystkich innych ras. No to taki, to pasowało to stwierdzenie, taki salasowy elfi Hitlerek. W ogóle nie. I dlatego właśnie wypowiedziałem mu taką wojnę, że będę chciał go powstrzymać, jeżeli gdzieś będzie możliwość tam Dragon Age 4 czy coś powstrzymać go, no trzeba będzie powstrzymać tego Solasa, tylko że on ma taką moc, że on spojrzy się na kogoś i ktoś się zamienia w kamień, to jest za potężny jest, czyli, ale on i tak chce otworzyć, wiecie, tych starych bogów, czyli pewnie rozwiązanie jest takie, że albo go przekonać, albo jakiś inny bóg go musi pokonać, czyli taki przekok, taki koksiur magiczny, który pewnie też zajmie jego miejsce, tak samo jak Koryfeusz chciał i tak dalej, wiecie o co mi chodzi. Tam na bieżąco jak byłem, to trochę zgubiłem wątek, ale dobrze, i tak dobrze wybrałem, i tak nawet po podsumowaniu sobie tego wszystkiego i dowiedzenia się więcej o fabule i przypomnienia sobie kilku takich wątków, co mi uciekły, to i tak dobrze zrobiłem, że wystąpiłem pod koniec przeciwko temu Solasowi, a nie, że ja tak okejkę mu dawałem na te jego plany, bo ja nie jestem elfem, nie? Ja byłem jako Kunari i on mówi, wiesz, mam taki projekt, przez który mogą wszystkie rasy zginąć oprócz elfów, podoba ci się? Ja, no nie, bo ja jestem Kunari, a nie elf. On mówi, a to i tak się stanie, to wywalone mam na ciebie. No to nie, no tak nie mogłem poprzeć takiego. On może i był takim, uratował tych zwykłych elfów spod jakiegoś jarzma, spod niewoli tych potężnych elfów, ale no to wszystko zło się też wzięło od elfów, więc jego naród, jego tak jakby rasa nie jest tą rasą najlepszą w świecie, a on taki uznał, że to jest jego rasa najlepsza na świecie i wystarczyłoby tylko wrócić do tego, co było wcześniej. I wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie. No właśnie przez nich się nie żyli długo i szczęśliwi, sami sobie krzywdę zrobili. Czy inkwizytorka dotarła do wewnętrznego sanktuarium świątyni Dumy? Nie pamiętam, chyba tak. To taki gościu taki był w takiej barierze obronnej na samym końcu. Inkwizytorka sprostała żywiołom i przedostała się do ostatniego pomieszczenia świątyni. A, żywioły, tak, ja wszystkie te takie brama żywiołów i tam na samym końcu, ale tam nic nie było ciekawego. No to trzeba było te odłamki znajdywać na świecie i się otwierało takie drzwi ziemi, lodu, ognia, a na koniec jeszcze była jakaś taka elektryczna, taki elektryczny pokój z ostatnim demonem. Ale to takie proste, łatwe było do pokonania. Czy inkwizycja zabezpieczyła rozdroża dla przebywających tam fereldeńskich uchodźców? What? Rozdroża dla fereldeńskich? Chyba postawienie takiej wieży, to była taka jedna taka mała misja chyba. Z pomocą zwiadowcy Alea rozdroża zmieniły się z pobojowiska w bezpieczny, chroniony azyl. Nie wiem, chyba tak, po bojowisko, to chyba albo na zaziemie, jakieś misje na zaziemie, albo coś, nie pamiętam. Czy inkwizytorka zyskała lojalność kultystów z zaziemia? Po tym, gdy kultyści na własne oczy ujrzeli potęgę inkwizytorki w starciu ze szczelinami, przysięgli wspierać ją na wszelkie możliwe sposoby. Jak jesteś kultyści? Nie pamiętam tam na zaziemie czegoś takiego. Kultyści. A, to taki zamek, taki tam daleko na południe, tam na dole taki był, na południu taki zamek. No to ja właśnie współpracowałem z takimi gościami. Tam chyba jakieś maguchy właśnie byli dziwni. Czy inkwizytorka zamknęła szczelinę pod jeziorem, zanim ogłoszono zwycięstwo? Inkwizytorka osuszyła jezioro i zamknęła ogromną szczelinę, kładąc kres atakom na Crestwood. A, to było takie w tym Crestwood. No tak, tam była taki wątek z taką tamą wielką, coś tam, tą tamę. Coś tam uruchomiliśmy, coś tam, bla bla bla. I wszystko dobrze udało.
Czy Inkwizycja odbiła twierdzę Kejrbronach? Nad twierdzą powiewa teraz sztandar Inkwizycji, której zwiadowcy i szpiedzy zyskali bazę, do której nieprzerwanym potokiem spływają zebrane przez agentów informacje. No tak, bo jak tutaj była ta tama, to w tym miejscu był taki wielki zamek obok tamy. I ten zamek zajęliśmy. Tak było. Czy siły Inkwizycji zdobyły twierdzę Grefiego Skrzydła? Inkwizycja zdobyła twierdzę Grefiego Skrzydła, potężną fortecę i doskonałe miejsce do szkolenia żołnierzy. Grefiego Skrzydła? To chyba to taki zamek na pustyni. Tak, z takie kolce i takiej na pustyni. No to było. Było coś takiego, kojarzę. Oj, tam zaraz, bo tam o jedno za daleko poleciałem. Tutaj. Czy Inkwizytorka ujawniła tajemnicę krasnoludzkich budowli na syczących pustkowiach? Inkwizytorka dostała się do ostatniego grobowca, uniemożliwiając Enatori zdobycie nagrody, której tamci tak desperacko pragnęli. A to się dało tego nie zrobić? Przecież to był wątek główny, nie? Że trzeba było tam trochę po takich pustyni głupiej biegać. Taka najgorsza mapka w tej grze, taka pustynia w nocy. I tam trzeba było bardzo dużo różnych takich świątyń oblecieć i na koniec otworzyć kluczem. I tam, że podobno jakąś runę ukradłem, co chcieli w Enatori ją zdobyć. Ale to nawet jej fizycznie nie widziałem nawet na oczy, tylko tam komentarz taki dali: o, w tej skrzynce jest ta runa. Dobrze, że ją zabraliśmy, a nie w Enatori. I że to było coś na tyle ważnego, żeby to w ogóle odnotować w tym. No dobra, mi się wydawało, że to była najgłupsza mapka z najgłupszym questem z żadną nagrodą. Czy Inkwizytorka uratowała żołnierzy pojmanych przez awarów? Zaginione oddziały Inkwizycji zostały uwolnione z rąk awarskich porywaczy. Nie pamiętam nawet gdzie i kiedy to było. Awarowie? Nie wiem, nie pamiętam. No tam ratowaliśmy wszystkich, coś tam. Czy szlacheckie pochodzenie Firebanksa zostało ujawnione? Tak, ten Firebanks był tym takim księciuniem. Inkwizytorka zdobyła i ujawniła dowody szlacheckiego pochodzenia Firebanksa. Mhm, tak był tutaj. Czy Inkwizycja pomogła Firebanksowi wyprzeć wyzwolonych z ich fortecy? Z ich fortecy? Tak, bo taki... A, wiem, mieli taką głupią bazę, taką z drewna, taką żałosną. No to rozwaliliśmy, ja to wszystko oczyściłem. I oczyściłem też taką głupią taką fortecę, co wyglądała trochę jak zameczek z Gothica 1. Fairbanks ze swą grupą wyparli wyzwolonych z zajmowanej przez nich twierdzy i przejęli ją w imieniu Inkwizycji. Tak, taki jakby stary obóz, coś takiego. Ale to takie malutkie, takie drewniane. To takie szałasy. Oni mieli jakieś kopalnie, coś, że tak niby uciekli w jakieś kopalnie, ale tak naprawdę to żyli wcześniej w jakichś takich głupich szałasach. Czy Inkwizytorka dobiła targu z Imshaelem? Kto to jest Imshael? Inkwizytorka dogadała się z Imshaelem, co skończyło się śmiercią Sir Michaela. Imshael został zabity. Nie pamiętam. Kto to jest? Inkwizytorka dogadała się z Imshaelem, co skończyło się śmiercią Sir Michaela. Sir Michael. Ale to gdzie? Jak? Gdzie? Kiedy? Imshael. Sir Michael Imshamel. Chwila. Ten Imshamel. Zaraz, F11, chwila. Ten Imshamel, mogę skopiować jego nazwę? Zaraz, Google. Dragon Age Inquisition. Jak to się nazywało? Imshamel, Choice. Jak ty w ogóle wyglądałeś? A, to ten głupi diabeł taki. No to przecież zabiłem go. To jest takimi ludźmi... To demon był jakiś posrany. No, zginął. Imshael został zabity. No tak, to tego demona rozwaliłem. To miał być taki demon, taki gadający demon trochę jak Kole, ale on był takim psychopatycznym, takim diabłem. Czy Inkwizycja zdobyła twierdzę Suledin w MPR i Sedulion? Czasami mi dają... A, bo ja tam wczytywałem parę razy i dlatego mi się osłoniły obie mapy. Obie te karty. Chyba za każdym razem, kiedy wczytałem grę, to się dwie karty wygenerowały. Nad twierdzą powiewa sztandar Inkwizycji, a wewnątrz jej murów koordynowane są działania dyplomatów Józefiny w całym Orlais. Czy Inkwizycja zdobyła twierdzę Suledin w MPR i Sedulion? MPR i Sedulion? A wiem, to takie lody, lodowe krainy były. Czy tam była jakaś twierdza? Oj tak, była taka ogromna. Tak, no to zrobiłem tą twierdzę. Tak, tam na lewo była taka gigantyczna świątynia. Coś tam gadali, że jakieś handlowe będą dobre, te. I dobra, tutaj zrobione, teraz tutaj coś. Ja bym chciał widzieć. Aha, ukryte. Dobra, no to nic. No mnie tu nie było. Czy to było jakieś DLC, którego ja nie zrobiłem? Co ukryte? No nie, no. No co wy sobie jaja ze mnie robicie? Takie to jest popsute. Chyba, że jeszcze się da jakoś zrobić, żebym ja miał naprawdę wszystkie poodkrywane. Para, która wzięła ślub, odłożyła na bok miłość i zrobiła to, co było politycznie korzystne. Co stało się z młodymi kochankami z Val Royale? Val Royale?
Kochankowie? Para, która wzięła ślub, odłożyła na bok miłość i zrobiła to, co było politycznie korzystne. To chyba te pineski zarobiłem. Coś takiego było tam w tych pineskach. Czy inkwizytorka nawiązała kontakt z innymi członkami organizacji Rudej Jenny? Inkwizytorka nawiązała kontakt z Jochim. Chyba skądś, nie wiem, nawet nie pamiętam. Czasami znajdowałem takie skrzynki, tak, takie kuferki były tej Rudej Jenny. I czasami jak miałem tą serę w drużynie, to ona, o, odnalazłeś moją skrzynkę, ale dobry jesteś, coś takiego mi jakoś mówiła. No nie wiem, tutaj coś jest zepsute. Może przez mody, albo nie wiem co. Kto dowodził siłami, z którymi musiała zmierzyć się Inkwizycja? Ta babka była. Na czele sił Enatorii, z którymi musiała zmierzyć się Inkwizycja, stała Calpurnia, była niewolnica dysponująca niezwykłymi talentami magicznymi. No tak, ta Calpurnia, a potem ona przeżyła. Na czele Czerwonych Templariuszy, z którymi musiała zmierzyć się Inkwizycja, stał pohańbiony Templariusz Samson. To ja byłem z Templariuszami, więc nikt nie był pohańbiony. To jakieś maguchy były złe. Czy Inkwizytorka zachęcała Kullena, by ten wznowił zażywanie Lilium? No nie, w ogóle potem przestał. Inkwizytorka poparła decyzję Kullena o walce z trapiącym go nałogiem. Tak, przestał zażywać lirium. A potem chwalił się innym, potem inni templariusze przestali brać to lirium. W jaki sposób Inkwizytorka pomogła Józefinie w sprawie jej rodziny? Zamiast brać udział w grze będącej motorem orlezjańskiej polityki, Inkwizytorka zażegnała groźbę wobec rodziny Józefiny z pomocą Leliany i jej agentów. No tak, to była taka pineska na tej mapie, żeby... No, tam załatwiliśmy. Był jakiś traktat na nią, znaczy traktat... No ona była na czarnej liście jakiejś gildii asasynów i po prostu weszliśmy, zrobiliśmy taką akcję, że ludzie Leliany weszli do tej siedziby tej mafii asasynów i po prostu wykreślili jej imię, coś takiego. I ona jeszcze tam długo i szczęśliwie żyła. No tu mam jakieś dwa wybory. Jak wpłynęło na Leliany zainteresowanie Inkwizytorki jej przeszłością? Przypomniawszy sobie wyznawane zasady i zyskawszy więcej pewności co do pełnionej roli, Leliana odrzuciła żal i poczucie winy związane z pełnieniem obowiązków lewej ręki boskiej. Przekonana o tym, że postępowała słusznie, Leliana uciszyła sumienie i skupiła się na dążeniu do osiągnięcia większego dobra. A, bo ja tam wczytywałem grę. To było tam. Weszliśmy z Lelianą, poszliśmy do takiego klasztoru, gdzie miała być jakaś ostatnia informacja od boskiej dla Leliany. I ja najpierw jej tak źle, bardzo źle powiedziałem, że jesteśmy inkwizycją, musimy wszystkich rozwalać. Najważniejsze to jest, żeby instytucja przetrwała. Ona, ty, ja się nie spodziewałem, że ty taka jesteś, a to nie wiem. No dobra, no, ale to tak ja nie powinnaś powiedzieć. No to potem aż czytałem grę i tak inaczej powiedziałem, ona ładnie mi powiedziałaś, dziękuję za tą poradę. No i w końcu tak zostawiłem, że bo tamto to było jakieś coś bardzo popsute. Ukryte. W jakiś zły sposób coś mi nie wyszło tam bardzo. No czy ja naprawdę aż tyle nie pominąłem? Przecież ja praktycznie w 100% zrobiłem tą grę. Jak to może być cokolwiek ukryte przede mną? A, zaraz, jeszcze tutaj nie dokończyliśmy. A, ten taki chłop w bańce, co siedział. To go zmieniliśmy w tego, w uciszonego. Czy Inkwizytorka zainteresowała się przeszłością Calpurnii? A nie, to jest jakaś Calpurnia. Inkwizytorka zdobyła informacje nie tylko o Calpurnii, ale także o jej mentorze. To nie wiem. To chyba ten taki w bańce, co był zamknięty. A to coś jeszcze jest? Jaki był finał spotkania Inkwizytorki z Calpurnią? Przeżyła. Inkwizytorka przekonała Calpurnię, że ta stała po niewłaściwej stronie. Wstrząśnięta zdradą Calpurnia wyruszyła, by stawić czoła swemu niedawnemu mentorowi. Tak. Pół świata zmierzyła po stronie... Pół świata przeszła, będąc po stronie, wiecie, tego koryfeusza, a my jej rzuciliśmy jakąś kartkę, a ona... Dobra, to ja myliłam się, moja wina, moja bardzo wielka wina, mea culpa, to ja będę teraz przeciwko temu koryfeuszowi i sobie poszła gdzieś tam daleko, hen. Udział Inkwizycji w wydarzeniach w Pałacu Zimowym w Halam Shiral nie pozostał bez wpływu na szczyty władzy w Orlais. Kto zasiadał na tronie Imperium, gdy sytuacja się uspokoiła? A to mi się zbagowało coś, bo ja chciałem, żeby tam wszyscy byli, a koniec końców jakiś taki chłop. No, został. Selin pozostała cesarzową i zdołała porozumieć się z Wielkim Księciem Gaspardem oraz Bialą. A, że ze wszystkimi. No dobra, właśnie tak było. Mi się wydawało, że tylko z tym Gaspardem się w końcu dogadała, ale ja tak chciałem, żeby ze wszystkimi się dogadała. Czy cesarzowa Selin wyszła cało z zamachu na jej życie dokonanego podczas balu w Pałacu Zimowym? Tak. Cesarzowa Selin wyszła cało z zamachu i nadal rządziła Imperium. Tak, bardzo, bardzo sobie długo i szczęśliwie żyje. Wielka księżna Florianne została zdemaskowana jako inspiratorka spisku politycznego. Czy wyszła z tego żywa? No nie, to ta, która spiskowała. A dało się w ogóle, żeby ona przeżyła? Nawet nie było takiej cutscenki, żeby ona mogła przeżyć. Po prostu ją zarąbaliśmy. No to taki zwykły bosik. Plan Florianny został ujawniony, a jej śmierć okazała się daremna. No tak, no taki po prostu to był bosik do rozwalenia.
Nawet nie widziałem, że można ją, że można że, no, no, zrobić, żeby ona mogła przeżyć. To w ogóle co jest do wyboru. Tak bym nigdy jej nie spotkał albo coś. Kto napił się z magicznej studni smutków? Główna bohaterka. Inkwizytorka stawiła czoła zgromadzonej w studni wiedzy. Miała nadzieję znaleźć w niej sposób na pokonanie koryfeusza. Tak. Czy inkwizytorka uszanowała rytuały świątyni Mychali i sprzymierzyła się ze strzegącymi jej elfami? Tak, grzecznie tam przeszliśmy przez tą całą świątynię. Inkwizytorka wybrała krótszą drogę przez podziemia świątyni, nie uszanowała jej tradycji i wzbudziła wrogość strażników. A, bo ja tam schodziłem tam w podziemia, ale to była jakaś zła ścieżka i w końcu czytałem i przyszedłem tak normalnie, takie głupie tańce robiąc, tak chodząc po tych kafelkach. Inkwizytorka uszanowała tradycję świątyni i sprzymierzyła się ze strzegącymi jej strażnikami. A to jest głupie, że ja naprawdę jak nie widziałem czegoś, to tu nawet nie ma takiej karty, tylko tam, gdzie wczytywałem grę, to tylko tam widzę te inne wybory. To niepotrzebnie nawet w ogóle robię ten odcinek. No tu i tak wszystko, to jest tylko to do wyboru, co ja miałem. Jaką sędziną była inkwizytorka? Inkwizytorka starała się być litościwą sędziną, skazując możliwie wielu oskarżonych na banicję lub zwracając im wolność. No niestety, bo ja robiłem tak, jak się będzie moim kolegom podobało, bo to nie było żadnego rządzenia, tylko ja musiałem tak zrobić, żeby sobie nie narobić wrogów wśród przyjaciół. Zakon zwrócił się do kilku członkiń inkwizycji z propozycją objęcia godności boskiej. Kto nią został? Boską została Kesandrę. Żeglując po niebezpiecznych politycznych wodach, równoważyła działania reformatorskie z tradycją, starając się odbudować zakon. No tak, takie powolne reformowanie. Tu gdzieś pewnie była Leliana, a tu była gdzieś Vivienne. Ale ja wziąłem tą Kassandrę, bo ona chciała reformować, ale tak powolutku. Czyli tak idealnie, tak jak ja chciałem. Powoli. Powoli aż do skutku. A tu nawet nie wiadomo co. Naprawdę ja skipnąłem aż tyle wątków? Niemożliwe. Chyba, że tam, nie wiem, jakiegoś... Może z tymi kolegami tam gdzieś mieliśmy iść, nie wiem, na piwo, a ja w ogóle nic takiego nie miałem. Dobra, mam to. Odkryłem, jak zrobić, żeby widzieć te zasłonięte. Ja tam już miałem zakończyć ten odcinek, nie? Ale nagle odkryłem bardzo fajne odkrycie. No i tak, wchodzimy sobie tutaj, w tą boczną zakładkę. I ja musiałem tak bardzo twarz przystawić do ekranu, bo tutaj jest takie są, o, różne takie zakładki. I tutaj mamy takie opcje. I tu przesunąłem Dragon Age Inkwizycja na pokaż. I że teraz powinno nam pokazywać spoilery. Spoilery z Dragon Age Inkwizycji. I teraz będziemy mogli na przykład zobaczyć, co się tutaj działo w tym szarym klocku. Tak? Nie. Wybór nie został odblokowany. Chyba, że muszę się przelogować. Chwila, to tak. Wejdziemy tutaj. Wyloguj się. Zrobimy wejście i wyjście jeszcze raz. Tak, hop siup. A, chwila, na razie tutaj zniknie. Przechwytywanie obrazu. Google, D-A-I-K-E-E-P. Boom, boom. Dobra, mamy już. Zobaczymy, tak na żywca, robimy to wszystko. Tak, tutaj jest to moje konto. Siup, wchodzimy. Może po tym resecie się już naprawi. No i zobaczmy, ten pusty klocek dalej jest ukryty, chyba że gdzie indziej się podsłaniało. Pokaż mi to. Tutaj jest takie serduszko zablokowane, bo tu mieliśmy wszystko na czarno. O, widzicie? Teraz widać te mordki. Dobra, czyli tam jedno jakieś jest takie zepsute, ale teraz przy tych innych możemy sobie wybrać i zobaczyć. Ty, nawet z solasy można było mieć serduszko? No to nie, no to tak jak mówiłem, mieliśmy... Nie dało rady z nikim. Chciałem z tym Kulenem w pewnym momencie. Jak już zobaczyłem, że z tym nic nie będzie, to chciałem z tym Kulenem, ale w końcu no już było za późno, już się nie dało tego serduszka naprawić. Co tam jeszcze było z tym Blackwellem? A, że ty chyba, że nigdy. Blackwell nie dołączył do Inkwizycji. Nie, Blackwell dołączył do Inkwizycji i pozostał w jej szeregach do chwili ogłoszenia zwycięstwa. No niestety był u nas. Może powinienem tylko tych, których nie ogarniałem. A, tu było coś popsute, pamiętam, w tym miejscu. Żelazny Byk potwierdził swą wierność wobec Kun i zdobył dla Inkwizycji wsparcie Unarii, ale jego szarżownicy padli ofiarą siły Natorii. Czy Żelazny Byk pozostał wierny Kun, czy też został Taleshot? No to chyba takie coś, nie? Tak, że jego ludzie padli w Natorii. A jak tam było z tym ojcem tego? Spotkanie Doriana z ojcem nie ułożyło się dobrze. Ich stosunki nie uległy zmianie. Okej. Okay. Dorian nie napotkał swego ojca w czasie. No to chyba właśnie mieliśmy to najlepsze. Właśnie to mnie interesowało. Co jeszcze mnie interesuje? A, co tu się dało też z tą Serą? Bo ona zastrzeliła tego typa, co mogło w ogóle go nie spotkać. Wątek Sery nie został ukończony. No tak. Sera zlikwidowała Harmonda, który zapłacił najwyższą cenę za zdradę, jakiej się dopuścił. Ale to nie, to my żeśmy jej podpowiedzieli. Inkwizytorka zachęciła Serę, by ta zlikwidowała Harmonda. Mhm.
Inkwizytorka dogadała się z Harmondem, sprawę inkwizycji stawiając wyżej niż zemstę Sery. Ale to wtedy to by było najgorszy możliwy wybór. Inkwizytorka zostawiła Harmonda przy życiu, ale zmusiła go do służby dla inkwizycji. Chyba też się tak dało. I co, jemu by się to nie podobało? Nie, to było tak, że my żeśmy jej podpowiedzieli. Co jeszcze chciałem sprawdzić? A, to a propos tego demona. Co można było popsuć w demonie? Podczas swej służby w Inkwizycji Salas mógł odnaleźć zaginionego przyjaciela. Jeśli to zrobił, jaki był wynik spotkania? Salas odnalazł swojego przyjaciela, ale był zmuszony go zabić. No nie. Nie. Jakoś tam go chyba uwolniliśmy koniec końców, ale on był taki popsuty, rozpadający się. Tutaj można było tej książki nie dostać. A jakie były jeszcze opcje tutaj z tym, z Kulenem, z tym Kolem? Po wszystkim Koleowi było bliżej do ducha zdystansowanego, ale nadal kierującego się współczuciem. A to właśnie, to jakbyśmy poszli tą ścieżką Solasa, to tak by się to koniec końców skończyło. I tutaj w ogóle jest ta Bianka, że to odkryliśmy to złoże i odkryliśmy, że to ta Bianka coś tam stała za tym czerwonym lyrium koniec końców. A co to było z Vivienne? Podczas swej służby w Inkwizycji. Czy to serce znaleźliśmy? Też jak tam oszukałem tą Vivienne i dałem jej jakieś chyba fałszywe serce, bo tam było coś tam oszukaj, to w końcu ten chłop przeżył. A jak zrobiłem w ten sposób, to ten człowiek nie przeżył. To było bardzo dziwne. Coś tutaj chyba jeszcze chciałem zobaczyć. Kim był ten gość? Czy to był ten taki czarnoskóry? Berys połączył siły z Inkwizytorką, walczył przeciwko spaczonym czerwonym templariuszom i wyszedł cało z bitwy. Znaczy ja wiem, że on walczył ze mną. Ten czarnoskóry? Nie, no on przecież przeżył, a ja miałem tylko do wyboru, że on zginął. Berys połączył siły z Inkwizytorką, walczył przeciwko spaczonym czerwonym templariuszom, wyszedł cało z bitwy i został awansowany na kontura. Chyba coś takiego. Ja naprawdę nie pamiętam. A jakbym to wybrał, to się coś popsują, jakieś inne wybory? No nie wiem, no ta gra mi podpowiadała, że on nie żyje. Będę musiał jeszcze filmik obejrzeć, ten dany odcinek. Nie wiem, na razie zaufam tej grze, że on umarł, nie? Ale niby jak i gdzie? I niby i w jaki sposób mógł tu zginąć? No chyba do samego końca, do ostatniej sceny był z nami ten ciemnoskóry kolega. Ponieważ przywódcy templariuszy byli docna spaczeni, Inkwizytorka rozwiązała bractwo, a pozostałych jego członków wcieliła w szeregi Inkwizycji. A tutaj co było? Po wykryciu spaczenia wśród przywódców templariuszy Inkwizytorka zaoferowała pozostałym członkom bractwa możliwość odkupienia win. Dołączyli oni do Inkwizycji jako jej sojusznicy. No to nie, no to już było. Muszę jeszcze sprawdzić na filmiku, jak to było z tym ciemnoskórym kolegą. Tu coś się działo. Inkwizycja nie zwróciła się o pomoc do magów z Redcliffe. Po udaremnieniu spisku na życie Inkwizytorki Inkwizycja dała magom szansę na odkupienie win, zawiązując z nimi sojusz. Po udaremnieniu spisku na życie Inkwizytorki Inkwizycja na powrót zamknęła magów w kręgach, tym razem pod obserwacją i ochroną sił Inkwizycji. O, dało się coś takiego zrobić? Szkoda, że takiego czegoś nie zrobiliśmy. Ja w ogóle do nich nie podjechałem tam. Pojechaliśmy od razu, bo tam wyskoczył jakiś komunikat, że jak pojadę do tych magów, to mi się zablokuje potem bycie z Templarami, więc w ogóle ich nie odwiedziliśmy. A tu co było? O, tu było jakieś takie bardzo dziwne coś. Czy to co było fundamentem, na którym opierała się Inkwizycja? Czy to z powodu ambicji, czy może chęci służenia za wzór do naśladowania? Głównym filarem dopiero co założonej organizacji ogłoszono Inkwizytorkę. No tak. Starając się widzieć więcej niż tylko doczesne troski, podwalinami Inkwizycji uczyniono wiarę. Ja tam dużo dawałem na tą wiarę. Ale w końcu to chyba właśnie Inkwizytorka była tym podwaliną. Czy to z powodu chęci dokonania zemsty na Koryfeuszu, czy może przywrócenia ładu w ogarniętym szaleństwem świecie? Za główny cel Inkwizycji uznano zaprowadzenie porządku i stabilizacji. To by było nawet ciekawe, ale koniec końców my byliśmy tym wiecie, tym gwiazdorem, tą gwiazdą numer jeden. Tu chyba w tym hełmie czegoś nie doroiłem. A tutaj, czy szliśmy na jakąś taką książkę? Inkwizytorka nie zajęła się tematem powszechnego postrzegania historii Ameridana. A, bo chwila, bo tu jeszcze było w tej zakładce, tutaj gdzieś w jakimś guziku, było jeszcze te szczęki Hakona. Chwila, muszę znowu twarz przystawić do ekranu, tu jest pokaż. Pokaż i pokaż, o właśnie. Teraz powinniśmy mieć pokazane te wszystkie spoilery. Teraz wchodzę na to. Tutaj ta książka. Okej. Okay. Inkwizytorka napisała na nowo historię i wywołała skandal wśród orlezjańskiej arystokracji, gdy ujawniła, że Ameridan był elfim magiem. Ja chyba w ogóle na zakończenie tego DLC-ka nie poszedłem do tego gościa na koniec. Tylko pokonałem jakiegoś tam demona w tym gnieździe, potem pokonałem smoka w takim lodowym, takiej krainie, poszedłem tylko do tej pani od tego niedźwiedzia i wyjechałem stamtąd. I nawet nie porozmawiałem z tym szefunciem, z tym takim orlezjańskim, takim szlachcicem, co całą tą ekspedycję tutaj wymyślił. I w końcu się w ogóle nie zakończyliśmy tego. No to było dziwne. No właśnie tego musiałem zapomnieć gdzieś, a to nawet nie było jako wątek główny. To było jakieś takie...
Bo to mi się w ogóle nie pokazało, nie? Że mogę coś takiego zrobić. Inkwizytorka nie zajęła się tematem powszechnego postrzegania historii Ameridana. Inkwizytorka napisała na nowo historię i wywołała skandal wśród orlezjańskiej arystokracji, gdy ujawniła, że Ameridan był elfim magiem. No on był elfim magiem i miał dziewczynę jakąś krasnoludkę. Inkwizytorka ochroniła reputację Inkwizycji i wymyśliła nieprawdziwą historię, według której Ameridan był orlezjańskim szlachcicem. Nie no, no mówię, w ogóle tego nie zrobiliśmy, bo nawet nie miałem takiego questa, żeby tam pójść i mu o tym powiedzieć. A co to z tym misiem się działo? Inkwizytorka zabiła opętanego smoka, przepędziła szczęki Hakkona wspólnie z awarami z grodu kamiennego niedźwiedzia i otrzymała legendarny przydomek od Tehane. No to nie, to chyba, że tam w ogóle nic nie zrobiłem. A co było z tym smokiem? Czy dało się wyjść z tego i smoka nie zabić? Inkwizytorka nie wytropiła smoka. Jak to nie wytropiła smoka? No tam na dole, na południu była taka wielka arena. Jakim cudem mógłbym mnie wytropić tego smoka? A tu co było, że... Inkwizytorka odnalazła Ameridana i poznała jego losy. Inkwizytorka nie poznała losów Ameridana. A, czyli że w ogóle tego DLC-ka tak jakby nie poruszył. No to nie, no poruszyliśmy tego DLC-ka. Ale co tam jeszcze z tym Solasem? O tutaj. O, tu było, że ten Kunari. Wygnany skun żelazny byk pozostał lojalny wobec Inkwizycji i nie zgodził się zdradzić przyjaciół. No to nie, to właśnie zdradził i marnie skończył. Co to było? Inkwizytor postanowił utrzymać Inkwizycję jako organizację dbającą o zachowanie pokoju, podlegającą bezpośrednio boskiej wiktorii. Mhm. Dzięki temu działania wymierzone w Solasa będą skuteczniejsze, bo otrzymają wsparcie Inkwizycji, która może jednak zostać zinfiltrowana przez szpiegów Solasa. Tak, i zostaliśmy takim progiem solasowej jakiejś rewolucji. Inkwizytor rozwiązał Inkwizycję, wymierzone w Solasa działania pozbawiając wsparcia w postaci jej zasobów. W ten sposób je osłabił, ale zarazem też wzmocnił, bo uniemożliwił szpiegom Solasa zinfiltrowanie organizacji. No nie, po prostu mamy walczyć przeciwko Solasowi, a tu były jakie wybory u Solasa? Inkwizytor uważa, że Solas popełnia tragiczną pomyłkę i zamierza go, o ile to możliwe, nawrócić. A, nawrócenie albo walka z nim. No to nie, ja wybrałem walkę i utrzymanie instytucji jak najsilniejszej, żeby dała radę go rozwalić. Dobra, teraz to ja rozumiem, teraz jak ja widzę te wszystkie wybory, to jest, to ma to sens, jakikolwiek robienie takiego czegoś. A, tu były te bramy, to tam tylko dwa do wyboru były. Tutaj jeszcze coś pomogłem, jakieś bezdroża, mało ważne, to była ta świątynia, to było coś z tą tamą. A zaraz, a tam wcześniej co było? Tutaj. No to też takie mało ważne, że chyba w ogóle nie pomogłem temu miastu z tamą. Tutaj, że podbiłem tą świątynię, to wiadomo. Tu co było? A, ten na pustyni. No to wiadomo, że tą pustynię zrobiliśmy na 100%. Tu byli jacyś ludzikowie, ale nie pamiętam, kim oni byli. Żołnierze Inkwizycji na jałowych mokradłach nie zostali uwolnieni. A, jałowe mokradła. A to jeszcze jeden, dodam na samym końcu. Na jałowych mokradłach była taka... To wiem. To teraz już pamiętam, że jeżeli chodzi o te mokradło, to tak. A to co to był za ten cyklu? Inkwizytorka zdobyła i ujawniła... A, ten Firebanks, no to tak. Ten chatkę zdobyliśmy, tych demonów, tak? I tutaj tą świątynię, dobra, tu wszystko pamiętam, że było zrobione. Też muszę teraz drugi raz... A, i tu mieliśmy pozablokowywane wszystko po kolei. Tak, tylko to chyba zrobiłem i to. A tu nie było w ogóle tego. Teraz się pojawiło. Czy Inkwizytorka regularnie wysyłała wojska Inkwizycji na operacje? No tu cały czas. Inkwizytorka nie wysyłała regularnie swych wojsk na operacje. Zanim ogłoszono zwycięstwo, wojska Inkwizycji regularnie przeprowadzały operacje na całym południu. Ich obecność była tam doskonale widoczna. No na pewno tak musiało być, bo ja tam wymaksowałem wszystko. Tylko pewnie to się nie pokazało, bo ja tam trochę miałem... Pod koniec moda zainstalowałem, że nie było cooldownu. I pewnie dlatego nie mógł ten system dobrze tego zastać. Jeśli pod sztandarem Inkwizycji powołana została Kompania Sutherlanda, jak jej się wiodło? Jakiego Sutherlanda? Kompania Sutherlanda nie została sformowana. Kompania Sutherlanda nie osiągnęła żadnych znaczących sukcesów. Pod przewodnictwem Inkwizytorki Kompania Sutherlanda stała się zgraną grupą specjalistów. Pamiętam, że tam był jakiś taki długi wątek na tym stoliku z pineskami, że różne takie przygody były, coś tam, że tam tropiliśmy jakiegoś szpiega tybirtańskiego, aż dojechaliśmy do samego Tepinteru i tam zrobiłem jak najlepiej się tylko dało, że aż dojechaliśmy do jakiegoś magistra i tego magistra prawie dojechaliśmy. Nie mam pojęcia, co się tutaj działo z tym. Jeśli pod sztandarem Inkwizycji powołana została Kompania Sutherlanda, jak jej się wiodło? Kompania Sutherlanda nie została sformowana. Kompania Sutherlanda nie osiągnęła żadnych znaczących sukcesów. Pod przewodnictwem Inkwizytorki Kompania Sutherlanda stała się zgraną grupą specjalistów. Załóżmy, że tak, bo ja tam wszystkie te pineski robiłem tak, żeby było dobrze. A tu kogo mogliśmy od tej Jenny jeszcze spotkać? Inkwizytorka skontaktowała się z Szaradą. Szarada? Inkwizycja nie nawiązała kontaktu z innymi członkami organizacji Rudej Jenny. Inkwizytorka nawiązała kontakt z Joachim. Tam jakaś taka babka później była, nie wiem. Ta gra mi podpowiedziała, że ja tego poznałem. A i to było chyba, że jakieś takie małżeństwo dla kasy. Nie, to chyba takie po prostu. Uszczęśliwieni Celest oraz Jecin wzięli ślub jak należy, z miłości.
Jecin i Celest wzięli ze sobą ślub, mimo wysiłków swatki, Lady Richelieu, która miała wobec nich inne plany. Kochankowie umarli, kładąc kres nadzieją na zawarcie przymierza między rodami. Jecin i Celest nigdy się nie spotkali. I tak naprawdę to ja chyba miałem co innego. To nie było takie o złoto, bo tam się, pamiętam, że jakąś parę spiknąłem ze sobą, ale to chyba raczej byli tak tacy, że nie, tam odwalcie się od nas, my tam wiemy, ale ten... To raczej takie to było. Jecin i Celest wzięli ze sobą ślub, mimo wysiłków swatki, Lady Richelieu, która miała wobec nich inne plany. No, że jakieś tam mieli plany, ale że coś tam nas chyba wygonili. Para, która wzięła ślub, odłożyła na bok miłość i zrobiła to, co było politycznie korzystne. Albo w sumie i tak, no to coś takiego tam było. No właśnie, tutaj tu się ta mapka popsuła. Tu chyba miałem jeszcze kilka popsutych kafelków. A, tu w ogóle prawie nic nie było. Tutaj, jak można było z tym... Czy on mógł też Lyrium dalej ćpać? Inkwizytorka potrzebowała pełnych umiejętności komendanta Kullena, więc zachęciła go do wznowienia zażywania wysoce uzależniającego Lyrium, z którego Kalen miał korzystać do końca wojny. Aha, czyli można było, że na chwilę przerwał, ale potem wrócił. Inkwizytorka potrzebowała pełnych umiejętności komendanta Kullena, więc zachęciła go do wznowienia zażywania Lyrium. Inkwizytorka nie rozmawiała z Kullenem o jego uzależnieniu od Lyrium. O mały włos nie zrobiłem czegoś takiego, nie? Żeby go wrócić do tego Lyrium, ale koniec końców nie przestał brać całkowicie. A tu jak można było to rozwiązać z tą... Rodzinie Józefiny nie przywrócono prawa do prowadzenia handlu z Orlais. Aha, czyli zrobiliśmy najlepszą możliwą wersję? We współpracy z inkwizytorką Józefinie udało się wynieść pomniejszą gałąź rodu Duparaueteów do rangi orlezjańskiej szlachty. A, no to nie, no to właśnie tego co ją skazał na śmierć. A tu z Lelianą jak się mogło skończyć, bo tam przystawiła nóż do szyi tam jakiejś zakonnicy. Inkwizytorka nie zagłębiła się w przeszłość Leliany. A to nie, to, bo tam jeszcze było coś takiego, że czy mogła zginąć taka zakonnica, czy nie. To tutaj to w ogóle nie ma tego wątku. Czy inkwizytorka poznała tajemnicę zbroi Samsona? Zbroja Samsona? Inkwizytorka nie poznała tajemnicy zbroi Samsona. Inkwizytorka poznała tajemnicę noszonej przez Samsona zbroi z czerwonego Lilium. Samson? Kto to był Samson? Chwila. Tak. Oj, tam mi się jakieś opcje włączyły. Wyjdź z tego. D-A-I Samson. Samson jakiś. Jakiś Samson z czerwoną... zbroją z czerwonego Lyrium. Tutaj gdzieś koło kofery... Pewnie jakbyśmy byli z magami, to byśmy mieli ten wątek Samsona jakiegoś. Tak, bo wiecie... Inkwizytorka nie poznała tajemnicy zbroi Samsona. No nie poznaliśmy, bo my walczyliśmy z tymi... z tą babą właśnie. To był chyba ten Samson, nie? Na czele czerwonych templariuszy, z którymi musiała zmierzyć się Inkwizycja, stał pohańbiony templariusz Samson. No właśnie, ale nie stał, czyli nie poznaliśmy, czyli nie wiemy nic o jakiejś magicznej zbroi Samsona. Czy Inkwizytorka osłabiła Samsona podczas ich ostatecznego starcia? Inkwizytorka nie zneutralizowała zbroi Samsona. Specjalne zaklęcie uszkodziło zbroję Samsona, gdy walczył on z Inkwizytorką. No nie, nic mu nie uszkodziliśmy, bo my go w ogóle nie znaliśmy, nie poznaliśmy. A co to było z tą bańką? Inkwizytorka nie zainteresowała się przeszłością Calperni. No nie, no to takiego chłopa z bańki znaleźliśmy, a tego nie było w ogóle. Jaki był finał spotkania Inkwizytorki z Calpernią? Inkwizytorka przekonała Calpernię, że ta stała po niewłaściwej stronie. To albo pewnie zdechła, albo coś tam. Calpernia stoczyła z Inkwizytorką ostateczną bitwę w zrujnowanej świątyni. W końcu, nie chcąc ulec Inkwizycji, rzuciła się w otaczającą sanktuarium głębię. Inkwizytorka nie weszła w konflikt z Calpernią w świątyni Mychal. A. Czyli jakbyśmy z nią walczyli... Ej, to najlepsze zrobiłem, bo ją wygoniłem, bo ona stała przy tej studni, nie? Gdybym się zaczął z nią bić, to ona by wskoczyła do studni. Potem być co, nie moglibyśmy jej zabić, bo ona miała w głowie, by miała, wiecie, ten drukowaną to rozwiązanie, jak zabić tamtego gościa. To dobrze, że z nią nie walczyliśmy. Ej, to najlepiej jak tylko się dało zrobiłem. Tu mnie też interesuje. A, bo mógł wygrać ten chłop. A, i ta taka asasynka? Cesarzowa Selin kontynuowała swe trwające od wielu lat rządy. A to co było? Selin pozostaje cesarzową Orlais. Pojednała się też ze swą niegdysiejszą powierniczką Vialą. No to nie, bo oni wszyscy. Wszyscy to był taki sojusz dla wszystkich wtedy. A ta mogła nie zginąć? Zaraz muszę zobaczyć. Florianne przeżyła wieczór, ale jego konsekwencje raczej nie budzą jej zadowolenia. Przecież nie było takiej możliwości, żeby ona przeżyła. To Florianna jakaś. Selin została brutalnie zamordowana, co miało zburzyć wiarę w Imperium. A to nawet nie wiem, jakby musiał źle zagrać, żeby ona zginęła. Nawet nie czułem, żeby można było ją zabić. A, i tutaj też mogą Morrigan. A ciekawe, jakbym wyglądała ta Morrigan.
A, co to było tutaj? Inkwizytorka uszanowała tradycję świątyni i sprzymierzyła się ze strzegącymi jej strażnikami. A to mnie ciekawi jeszcze. Inkwizytorka uszanowała tradycję świątyni, ale nie chciała współpracować z jej strażnikami. Aha, czyli bym przeszedł przez te klocki, ale później bym się pokłócił z tymi elfami i bym ich nawalał. Ale to bym wtedy nawalał i elfów i tamtych. No nie, tak zrobiliśmy, że mnie elfy nie atakowali w tamtej świątyni. A co, jakby wyglądała Morrigan tutaj? Morrigan uważała, że z uwagi na estable umiejętności oraz znajomość dawnej magii, to ona powinna napić się ze studni. No to nie, to my żeśmy się napili ze studni. Dobra, szkoda, że tego na samym początku nie miałem, tylko muszę to drugi raz. O, jakie mogłem robić na tronie rzeczy? Czy w ogóle mogłem na tronie siadać? Inkwizytorka nie wydała wielu wyroków przed ogłoszeniem ostatecznego zwycięstwa. Inkwizytorka przyjęła nieprzejednaną postawę, wydając na oskarżonych surowe wyroki. Tak chciałem robić. Wielu oskarżonych inkwizytorka skazywała na służbę w inkwizycji, którą w ten sposób wzmacniała. No to też nie, bo tam niektórzy byli tacy, że wiecie, że nie dało się im przebaczyć. No ja tak robiłem, żeby się kolegom podobało. Inkwizytorka starała się być litościwą sędziną, skazując możliwie wielu oskarżonych na banicję lub zwracając im wolność. No raczej wypuszczałem wszystkich, bo wtedy moja drużyna nie płakała, jak małe dzidzie. O, tam się pojawiło coś na samym końcu. Zakon zwrócił się do kilku członkiń Inkwizycji z propozycją objęcia godności boskiej. O właśnie, ej, dało się, żeby tam mogła być. Wiem, przerwała tradycję, zostając boską jako pierwszy mag spoza Teinteru. Jej mianowanie na tę godność spotyka się z niedowierzaniem i niepokojem, ale także nadzieją. To by było super, wiecie, no mówię, bo ja tam za szybko podjąłem decyzję i tam puściłem. Ale ja też chciałem tą Vivien. Szkoda, że tej Vivien nie puściłem. No kurde, bo to było takie, wiecie, promaguchowe. Ale koniec końców ona została, no kurde. Chyba, że sobie przestawię na nią, jak będziemy grać w następną część, nie? To będzie ona tak sztucznie, ale nie, no musi być ta. I tu coś się pojawiło, to jakieś DLC było w tym miejscu. Czy Inkwizytorka zapobiegła zniszczeniu głębokich ścieżek przez trzęsienia? No tak. Ej, to był cały DLC, no tam doszliśmy do takiego serduszka. Kopalnie Lilium zostały opanowane przez Pomdrugoty i Ożammar poniósł z tego powodu ogromne straty. Inkwizytorka powstrzymała trzęsienia i poznała tajemnicę pochodzenia Lilium. No tak, to w ogóle, ej, to jakbym tego nie odblokował, to bym nawet nie wiedział o tym, bo to jest ten jeden, to był DLC z tych kopalni, to był DLC z tym ostatnim Inkwizytorem, a to było to DLC, to takie finałowe na zakończenie, takie ekstremalnie ważne, że bez tego DLC to jakbyśmy w ogóle nie przeszli tej gry. Ale i tutaj była jakaś ekstremalnie hardkorowa jakaś fabuła, którą uważam, że tu jest największy taki rdzeń fabuły Dragon Age, że jeszcze przed elfami mogli być właśnie tacy tytani i że, i że z tego w ogóle się cała magia wzięła na tym świecie tego Dragon Age. To jest ekstremalnie też ważne, mi się wydaje, że to jest ekstremalnie ważne, że nawet ważniejsze niż to, co ten Solas tu pod koniec. Ale w sumie, jakbyśmy nie zagrali w ten epilog, ten Intrus, DLC Intrus, nie dałoby się wtedy grać w czwórkę Dragon Age'a bez tego intruza, a to mi się wydaje, że tu jest ukryty prawdziwy, taki najbardziej, najlepsza ukryta fabułka, którą też musimy na 100% poznać. No dobra, tak to będzie wyglądało. Mówię, że jeżeli kiedyś w przyszłości będę chciał grać w Dragon Age'a 3, to 1000 razy się zastanowię zanim, czy czasem nie przestawić sobie tutaj, bo ja chciałem tą ciemnoskórą Vivienkę puścić, ale no ta też jest spoko. A, i wiecie co jeszcze, co wam tam mówiłem coś, że przestawiłem, zanim zacząłem Dragon Age Inkwizycję, to tam chyba dwa jakieś wybory przestawiłem. No to chyba tutaj, że jakiegoś tam rycerza chyba zabiłem, a to już tego nie znajdę nawet. Gdzieś tu jakiś taki rycerz Logena, taki srebrna taka gęba, o tutaj. Tego ustawiłem, że on przeżył, ale zanim zacząłem Dragon Age Inkwizycję, to przestawiłem, że on nie przeżył, bo on był jakimś przydupasem Logena. Za czasów, kiedy jeszcze nie znaliśmy Logena, więc pewnie musiałem go zabić. I pamiętam, że tutaj gdzieś w wątku chyba Kunari w dwójce, o ten, tego chyba zabiliśmy. To był taki leszczyk, co chciał kupić ten Gatlock od Aroszoka, ale koniec końców za to, że on tam źle coś tam robił, no to dostał kosę w plecy. Pamiętam takie ujęcie, jak się rzucało w łeb tam z tyłu, w tył głowy nożem. I to pamiętam, te dwa ustawienia przestawiłem tylko pomiędzy tym ostatnim odcinkiem, z kiedy robiłem tutaj w tym Dragon Age Keepie, a tym teraz najnowszym. Dobra, to było na tyle. Na razie, pa, pa. Zapraszam do całej playlisty. Zapoznanie się z całym Dragon Age'em. Jeżeli ktoś właśnie to znalazł, ten filmik gdzieś na moim kanale w zakładce wideo, no to tam zapraszam na zakładkę na żywo albo na playlisty, bo tam są te wszystkie streamy, bo właśnie w formie streamów nagrywam tutaj na YouTube'a. Dobra, pa, pa, na razie, do następnego i może w tej playliście Dragon Age'owym kiedyś się spotkamy w Dragon Age 4, jeśli wyjdzie. Na razie, pa, pa.